Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym technicznym Huśku. I tak jak obiecywałem już od dłuższego czasu, w kolejnym technicznym pojawią się słuchawki dla graczy od firmy Afortech z serii Bloody, model dokładnie G501. W zasadzie kilka osób nawet prosiło mnie o rozpakowanie tego produktu, tak też dzisiaj sobie go rozpakujemy. Na początku, co mogę powiedzieć o samych słuchaweczkach? Słuchaweczki nie są drogie oczywiście, na samym początku nie są drogie, a producent oferuje całkiem sporo, więc zobaczymy czy rzeczywiście tak jest. Na samym początku, co mogę powiedzieć o samych słuchawkach? Słuchawki pracują w trzech trybach. Jest to tryb stereo, gaming oraz 7.1, czyli mamy do wyboru. Wszystkie te tryby mamy umieszczone bardzo łatwo na pilocie, który później wam pokażę. Co dodatkowego jeszcze w słuchawkach znajdziemy? Dodatkowe oprogramowanie, które tutaj nam wspomaga te słuchawki, oraz ciekawą, innowacyjną rzecz, którą też podaje producent. Nie testowałem tego jeszcze, ale pewnie będę chciał przetestować i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. Producent deklaruje nam to, że grając na przykład w strzelankę jakąś, jakiegoś FPS-a, będziemy w stanie usłyszeć przeładowanie broni przeciwnika. Dzięki temu wykryjemy, gdzie on sobie siedzi. Słuchawki oczywiście posiadają dodatkowo jeszcze mikrofon do rozmów. A o samych słuchawkach, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Na przykład troszeczkę o paśmie przenoszenia. Pasmo przenoszenia to samych słuchawek jest 20 Hz do 20 kHz, jeżeli chodzi o pasmo. Co dodatkowego, czułość oczywiście 100 dB i przetwornik 40 mm, czyli całkiem spoko. Dodatkowo mikrofon jeszcze, tak jak mówię, wbudowany. Mamy pasmo przenoszenia 50 Hz do 16 kHz, czułość 58 dB, tak się zarzekatuje on też producent. Długość kabla, długość przewodu, którego zasadzie długość kabla, długość przewodu, który mamy w słuchawkach, to jest 2,2 metra. Także spokojnie ponad 2 metry. No i słuchawki objęte są 24-miesięczną gwarancją. Oczywiście słuchawki dostałem do testu od firmy procpu.pl, także na ten sklep was też zapraszam. Jeżeli byście chcieli zobaczyć i zakupić takie słuchawki, to warto tam zajrzeć. Dobra, cóż, przejdziemy sobie do rozpakowania. Słuchaweczki oczywiście jak w każdym Afortechu posiadają otwierane takie skrzydło z boku, gdzie możemy sobie już zobaczyć słuchawki, jak one wyglądają. Oczywiście po drugiej stronie mamy kilka cennych informacji o samym produkcie. Ja tego teraz nie będę czytał, bo mam to trochę daleko, już tego nie widzę. Ale myślę, takie bardziej cenne informacje, jakimi są właśnie te pasmo przenoszenia, czułość i tak dalej, wam przekazałem na samym początku. Dobrze, to myślę co, przyjdziemy sobie do rozpakowania i zobaczymy, jak te słuchawki się prezentują. Dobrze, wszystko z pudełka wyciągnięte. Na sam pierwszy rzut oka trafia nam się taka mini wizytówka. W tej mini wizytówce oczywiście mamy informację, skąd pobrać oprogramowanie do właśnie tych słuchawek. Tutaj nie jest to, Afortech nie jest pierwszym producentem, który właśnie stosuje takie rozwiązanie. Takie rozwiązania też stosują na przykład SteelSeries, gdzie podają nam informacje, skąd możemy sobie pobrać sterowniki. Wydaje mi się, że dzięki temu w jakiś tam sposób tniemy koszty, prawda, słuchawek, bo jednak ta płytka, wypalenie jej na druk troszeczkę kosztuje, no i co by się przekładało na tą cenę, a jednak tutaj mamy możliwość pobrania sobie samemu bez dodatkowych kosztów produkcji płytki, wypalania jej, drukowania i tak dalej. Malutka informacja od producenta, taka ulotka. Macie tutaj kilka produktów Afortecha Bloody, z serii Bloody. Tutaj macie akurat myszki. Na drugiej stronie, na odwrocie, również myszki. Następnie klawiatura. No i oczywiście słuchawki, które tutaj mamy właśnie zaprezentować. Taka broszurka informacyjna bardziej. Dobra, coś jeszcze jest? Coś tam jeszcze? Coś jeszcze mamy? Mamy skrócona instrukcja obsługi. W zasadzie myślę, że nikt problemu ze słuchawkami mieć nie będzie, ale gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, ewentualnie
zastrzeżenia co do działania, może sobie sięgnąć po szybką instrukcję obsługi, która w zasadzie nie jest duża, jak widać. Taki kartonik informacyjny, ale zapewne przydatny. Czarna ochronka. Ok. No i teraz zacznie się zabawa, bo trzeba to wszystko wyciągnąć, więc pewnie ja zaraz do was wrócę. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Pobawiłem się tym plastikiem troszeczkę, że go musiałem rozdłamsić. No i dobra, i mamy słuchaweczki. Pierwsze, że przejdziemy do kabla. Oczywiście kabel standardowo, jak w każdej serii Bloody, w czarnym oplocie z czerwonymi wstawkami oraz czerwona wtyczka USB. Słuchaweczki oczywiście na USB, bez możliwości podpięcia tego na jacki. Ale myślę, chcąc zachować dźwięk 7.1, no to musimy to podpiąć na właśnie USB. Pierwsze co, mamy pilocik. Ten pilocik spróbuję wam pokazać, nie będę robił zoomu, bo nie mam kto zrobić tego zoomu. Spróbuję wam pokazać tak. Mamy doświetlenie w kamerze, więc myślę, że to spokojnie teraz widać. Tutaj mamy jeszcze z boku przełącznik czerwony. Przełącznik czerwony będzie od pewnie wyciszania i aktywowania mikrofonu. Z drugiej strony oczywiście mamy czerwone pokrętło. Dokładnie do ściszania i do regulacji głośności ogólnie. Z drugiej strony też mamy czerwony przełącznik. Na tym czerwonym przełączniku mamy tak. Gaming, czyli tryby gamingowy, 2.0, czyli stereo i 7.1. Który sobie tryb wybierzemy, to ten tryb będzie działał. I powiem wam szczerze, przyciski chodzą bardzo fajnie i bardzo leciutko chodzi pokrętło regulacji głośności. Bardzo fajnie chodzi, także podoba mi się. I oczywiście, tak jak mówiłem, na drugiej stronie mamy mikrofon. W dół albo w górę. Na górze mamy 0, czyli mikrofon nieaktywny. Na dole mamy 1, czyli mikrofon aktywny. Dobra, do samych słuchawek. Wykonanie. Szczerze mówiąc, jak dostałem pierwszy raz produkt do ręki w pudełku, jeszcze sobie myślę, kurczę, te słuchawki chyba będą troszeczkę małe, prawda? Ale jeżeli je weźmiemy, rozpakujemy i tak dalej, one nie są takie małe. Oczywiście macie tutaj porównanie, moja łapa i słuchawki i spokojnie mieszczą mi się na całej ręce. Całą rękę mi zakrywają, całą dłoń, także całkiem. Nie powiem wam jeszcze, jak leżą dokładnie, ale postaram się wam też zdać relację tam w opisie. O, powiedzmy w opisie filmiku będziecie mieć jeszcze informacje, jak one leżą na głowie, czy są wygodne, czy nie. Oczywiście co, poduszki są wykonane z takiej, ja wiem, no imitacji skóry, jak w większości słuchawek, bardzo mięciutka, także na pewno będzie wygodnie. Jeżeli ktoś ma na przykład małe uszy, to na pewno będzie wygodnie. Otwór w słuchawkach, jak widzicie, jest wykonany tam taką siateczką, wypełniony siateczką taką czerwoną. Nie jest ten otwór duży, więc podejrzewam, że całych uszu nie zakryje nam, ale powinniśmy w miarę mieć komfortowo właśnie przez tą bardzo mięciutką gąbeczkę, którą właśnie teraz widzicie. Ja ją jednym palcem mogę ugniatać. Także jest całkiem spoko. Design słuchaweczek, jak widzicie, jest całkiem ciekawe rozwiązanie. Z czerwonymi wstawkami, taki troszeczkę czarny kolor błyszczący. Z drugiej strony taki matowy, w dotyku taki przyjemny też. U góry oczywiście też imitacja skóry. No bo wiadomo, to nie jest dokładna skóra. U góry mamy imitację skóry odbite. Nie wiem, czy to widać. Spróbuję pokazać do kamerki. Mamy odbite logo Bloody. Wykonane też z mięciutkiej skóry, tutaj ten pałąk, także nie będzie nas uciskać w głowę. I oczywiście regulacja tego pałąka maksymalna, bodajże chyba 4 czy 5 stopni tego zatrzasku. No i fajnie też wykonane to właśnie ta regulacja, bo jak wysuwamy, to nie wysuwa nam się jakiś badziewny plastik tutaj, że to brzydko wygląda, tylko jest to fajnie tak utrzymane takim srebrnym, chromowanym kolorze. Mi się podoba, ogólnie fajnie zrobione. Nabiera takiego ładnego wyglądu. Także wydaje mi się, że słuchawki są całkiem spoko. Oczywiście jeszcze nie powiedziałem słów kilka o mikrofonie. Mikrofon, wydaje mi się, że koncepcja zaczerpnięta jest ze słuchawek SteelSeries, że mamy go właśnie wysuwanego
i też na regulującym się takim pałąku. Też spoko, jeżeli go nie używamy, po prostu go wsuwamy. Jak dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie niż czasami szukanie w słuchawkach, żeby go dopiąć osobno, bo na przykład zdarzają się słuchawki, które jednak mają dopinany osobno ten mikrofon, trzeba się z nim tak naprawdę pieprzyć, a gdzieś sobie go ten położę ten mikrofon, szukam go później i tak dalej. Znaczy ja obecnie nie używam mikrofonów ze słuchawek, ale wiem, że sporo osób narzeka, jak jest mikrofon dopinany, i też wiem, że narzeka, jeżeli ten mikrofon jest gdzieś na jednej słuchawce. To też troszeczkę ludzi drażni. Dobra, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o tą część unboxingu. Tak jak mówię, w opisie znajdziecie jeszcze taką moją pierwsze wrażenie z słuchania i z grania na tych słuchawkach. Sprawdzę sobie wszystkie tryby i dam wam znać też oczywiście na fanpage'u i w opisie filmu. Myślę, że też jakaś informacja się jeszcze znajdzie. W razie pytań, jeżeli byście mieli jakieś pytania co do tych słuchawek czy coś, to możecie spokojnie pisać do mnie. Ja postaram się wam odpowiedzieć na takie mniej więcej i mniej nurtujące pytania i wtedy ewentualnie będziecie sobie mogli podjąć decyzję, czy warto takie słuchawki kupić. Ja szczerze wam powiem, nie wiem, ile one dokładnie kosztują w tej chwili, ale na pewno jest to poniżej 200 zł, także jak za 200 zł, no na pewno poniżej 200 zł, to słuchaweczki są całkiem spoko i szczerze powiedziawszy dobry konkurent dla pewnej firmy na C. Dobra, to cóż, jeszcze nie powiedziałem, mamy tutaj lekko regulujące się te słuchawki, nauszniki w prawo i w lewo, żeby też było nam wygodnie. Nie obracają się nie wiadomo jak bardzo, ale troszeczkę, żeby się nam dopasowały do głowy, jest to przewidziane. Dobra, to cóż, na dzisiaj to wszystko. Zobaczymy się w kolejnym unboxingu. W kolejnym unboxingu prawdopodobnie przedstawimy sobie myszkę, też Aforteha z serii Bloody. Będzie to model chyba bodajże V8, o ile dobrze pamiętam, ale to w następnej części. Także cóż, na dzisiaj to wszystko. Oczywiście, jeżeli wam się podobał unboxing, jesteście zainteresowani i tak dalej, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. I oczywiście zainteresowane osoby, które chciałyby sobie zakupić takie słuchawki, to odsyłam właśnie na procpu.pl. Link też do sklepu znajdziecie w opisie. Więcej takiej informacji o promocjach na przykład, czy coś znajdziecie na fanpage'u procpu, gdzieś wam się tutaj teraz pojawia, czy coś. Tam możecie też wejść, popatrzeć, no i popisać przeważnie z obsługą tego sklepu, zadać też kilka pytań i na pewno odpowiedzą. Dobra, to cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa.